Dlaczego na Stefana Witkowskiego, twórcę organizacji wywiadowczej Muszkieterzy, Armia Krajowa wydał wyrok śmierci? Dlaczego Grodrowecki oddał tego człowieka pod sąd wojskowy? Stefan Witkowski jest jedną z najbardziej tajemniczych, ale również fascynujących postaci okresu okupacji. Jego dzieje przed wojną były okryte pewną dozą tajemnicy. Organizacja, którą stworzył już w trakcie okupowania Polski przez Niemcy i Związek Sowiecki obrosła pewnego rodzaju tajemniczością i legendą. Organizacja Młóżkie też zasługuje na omówienie w odrębnym materiale. W tym skupimy się głównie na postaci założyciela tej organizacji na Stefanie Witkowskim. Najprawdopodobniej już przed wojną miał duże kontakty z oddziałem drugim sztabu generalnego głównego wojska polskiego, czyli polskim wywiadem. I polscy generałowie bardzo interesowali się wynalazkami tego człowieka, między innymi wizytowali jego firmę, którą założył w Szwajcarii. wśród gości był chociażby rydz Śmigły. Ale o jego wynalazkach tak naprawdę mało jest wiadomo, ponieważ polski wywiad ukrywał te informacje i nie chciał zbytnio dzielić się z innymi. Czy miał też kontakt z innymi wywiadami? Nie ma jakichś jednoznacznych dokumentów na ten temat, natomiast przed wojną na granicy szwajcarsko-niemieckiej obserwował z japońskim kapitanem pracę niemieckiej, próby nad latającymi bombami niemieckimi. Więc widać było, że interesowały go różne nowinki techniczne i sam on ostrzegał przed wybuchem wojny polskich generałów, polskich decydentów, że Niemcy będą mieli ogromną przewagę techniczną w tej wojnie. Zresztą obserwacje sił lotniczych i pancernych niemieckich też wykonywał na zlecenie Rydza Śmigłego i meldował o tym z powrotem do Polski. Witkowski jeszcze w trakcie wojny w oddziałach generała Kleberga testował karabiny przeciwpancerne, te długie, słynne karabiny, które przebijały pancerze ówcześnie działających niemieckich czołgów, i dostał od Kleberga dosyć dużą swobodę. On zorganizował taki oddział, który przebił się do oddziałów Kleberga z Warszawy, który był złożony z bardzo dobrych instruktorów, którzy wiedzieli, jak posługiwać się też tą bronią, a broń zdobył, ponieważ wiedział, gdzie znajdują się różnego rodzaju tajne magazyny tej broni w Warszawie. Jednak już po zakończeniu działań wojennych zaczął organizować pomoc dla żołnierzy, dla jeńców, którzy dostali się do niewoli. W tą pomoc zaangażował Teresę Łubieńską i jej mieszkanie w Warszawie stało się pierwszą kwaterą muszkieterów. Ona miała duże kontakty w wojsku i poza wojskiem, nawet jej mieszkanie zaczęło to nazywać zbawieniem. Witkowski ze swoimi współpracownikami zaczął przyjmować kolejne osoby, m.in. współpracowników i znajomych Teresy Łubieńskiej. Znaleźli się w tej organizacji ludzie, którzy mieli studio fotograficzne, zaczęto więc produkować dokumenty, zezwolenia, zaświadczenia. Dzięki temu, można było na podstawie tych dokumentów zwalniać ludzi ze szpitali czy zniewolić. Ciekawe w tej historii jest to, że to właśnie muszkieterowie, którym dowodził Witkowski, zrobili lewe dokumenty dla Stefana Rowackiego Grota, który nie mógł wyjść ze szpitala, bo nie miał dokumentów. I właśnie wtedy pojawił się tam znajomy Teresy Łubieńskiej, Klemens Rudnicki, późniejszy generał, powiadomił o tym Witkowskiego. I jego komórka, tak naprawdę komórka legalizacyjna, załatwiła grotowi roweckiemu papiery. I w ogóle dzięki temu on mógł zacząć działalność. Pewnym paradoksem i ironią jest to, że później Grod Rowecki chyba zapomniał, komu jest w ogóle wdzięczny wolność, parę lat później doprowadził do procesu, który sam jest pewną tajemnicą i skazania na śmierć Witkowskiego, ale o tym jeszcze później. Przewagą muszkieterów było to, że Witkowski stworzył sieć wywiadowczą i kontrwywiadowczą, a takiej sieci nie miały inne organizacje o charakterze podziemnym, chociażby ZWZ. Witkowski miał związki z wcześniej już z polskim wywiadem, wykorzystywał ludzi, których znał wtedy z tamtej współpracy i stworzył bardzo dobrą sieć szpiegowską. Sam Witkowski mówił, że otrzymał pełnomocnictwa od generała Sikorskiego i rozpoczął współpracę z zwz -em. Jednak trzeba pamiętać, że tak jak wcześniej wspomnieliśmy, ludzie Witkowskiego i jego sieć była bardzo dobrze zorganizowana i bardzo dobrze ci ludzie byli wyszkoleni, a tymczasem ZWZ jeszcze dopiero raczkował w tych sprawach. W którymś momencie jednak dokonania muszkieterów zaczęły być dla ZWZ-u zbyt duże, ZWZ-AK bardzo nie tolerowało różnego rodzaju konkurencji dla siebie. To widać było chociażby z tego, jak oni dążyli do scalenia różnego rodzaju organizacji podziemnych, tych wojskowych, ale jak widać również i tych działających bardziej w sferze wywiadu. Witkowski też zaczął przekazywać informacje z pominięciem Londynu i londyńskich władz polskich i bezpośrednio przekazywał informacje wywiadowcze do brytyjskich służb specjalnych wywiadowczych, między innymi słynna Krystyna Skarbek, która była związana z brytyjskim wywiadem, współpracowała też z muszkieterami. ZWZ stanęło przed pytaniem: co zrobić z pieniędzmi, które z zachodu były dostarczone im na działalność? Komu przeznaczać te pieniądze? Logiczne, że najwięcej pieniędzy powinny dostawać organizacje, które miały jak najlepsze wyniki czyli muszkieterowie. Ale zaczęło się coś dziać innego. Finanse zaczęły być okrajane w przypadku muszkieterów, o czym sam Witkowski mówił, i zaczęło po prostu brakować pieniędzy na działalność wywiadowczą tej organizacji. Witkowski też nie chciał przekazać swoich agentów dowództwu ZWZ, chociaż chciał się w jakiś sposób podporządkować tej organizacji, a tym samym Roweckiemu, to jednak nie chciał wszystkich dekonspirować. Chciał zachować pewną władzę nad tą swoją siatką wywiadowczą, co zresztą nie było takie dziwne, bo ZWZ miał bardzo dużo wpadek, dużo było aresztowań. Tymczasem, jeśli chodzi o muszkieterów, nie było o tym słychać i muszkieterzy byli dobrze zakonspirowani, więc nic dziwnego, że ich szef, dowódca nie chciał, żeby te struktury przeszły w ręce ZWZ-u bez jakiejkolwiek kontroli i zapewne też z obawą, że również ci ludzie, którzy współpracowali z muszkieterami mogą być zdekonspirowani. Skoro więc ZWZ nie może doczekać się przekazania tej siatki wywiadowczej, no to zaczyna zrywać współpracę z muszkieterami. Zaczynają się też pojawiać oskarżenia, że Witkowski współpracuje z Niemcami, oskarżenia o pranie pieniędzy, o sprzeniewierzanie funduszy, które miały iść na działalność wywiadowczą muszkieterów i wiele innych różnych oskarżeń, które, jak później się okazało, nie miały zbyt mocnych podstaw. Jednak Rowecki doprowadza do sądu i zostaje wydany wyrok śmierci na Witkowskiego. Witkowski jeszcze przed śmiercią mówił Klementynie Mańkowskiej, która była hrabiną i zarazem szpiegiem też, o tych rozgrywkach między ZWZ-em a muszkieterami. On dawał instrukcje ustne, czyli Witkowski, bo uważał, że to jest najlepsze, żeby, że pamięć ludzka jest najlepszym nośnikiem danych. I ona w swojej relacji mówiła, że Witkowski instruował ją przed spotkaniem w Londynie, że będzie miała od razu tam do czynienia z oficerami wywiadu brytyjskiego. W jej relacji Witkowski mówił jej tak ZWZ, organizacja ściśle wojskowa, zresztą bardzo użyteczna, nie jest równie kompetentna w dziedzinie wywiadu. Ludzie z ZWZ chcą mieć monopol na wszystkie informacje i sami przekazywać je do Londynu. Mają do mnie pretensje, że utrzymuję bezpośredni kontakt z Anglikami, naszymi głównymi sojusznikami. Domagają się ode mnie pełnego podporządkowania, czego ja za żadną cenę nie mogę akceptować. Taka siatka, jaką stworzyłem, może pracować jedynie jako top secret i być całkowicie niezależna. Byłoby wielkim błędem zgodzić się na powiązanie z ZWZ. Musimy działać na wzór Brygady Karpackiej w Tobruku, która podlega bezpośrednio wyłącznie dowództwu angielskiemu. Niestety nasz rząd w Londynie, prawdopodobnie pod wpływem raportów ZWZ, nie chce do tego dopuścić i chce nas zmusić do podporządkowania się. W związku z tym ZWZ odbiera nam zaopatrzenie. Nasz nadajnik radiowy ledwie dyszy, a ja nie mam pieniędzy potrzebnych na naprawę i konserwację. A więc wynikałoby tutaj, że jakaś wojna między zwz a muszkieterami się zaczęła. Tą wojnę rozpętały władze ZWZ-u. Wydawać by się mogło, że przecież muszkieterzy też działali na, na rzecz sprawy polskiej, tak samo jak to odbierał ZWZ, ale tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, ZWZ-AK chciała mieć monopol, żeby była jedyną organizacją, która ma jakieś informacje, która przekazuje te informacje. Co ciekawe, generał Sostkowski, jak również Sikorski, w depeszach do siebie pisanych, mówili o tym, że muszkieterzy działają z pominięciem władz londyńskich, że przekazują informacje bezpośrednio do Brytyjczyków i że to im się nie podoba. Sostkowski sugerował podporządkowanie tej organizacji pod ZWZ. Sikorski nawet szedł dalej, mówiąc o tym, że w zasadzie ta organizacja jest nie do podporządkowania i ciężko będzie z nimi współpracować. ZWZ tutaj w kraju, w Polsce, ale również i władze w Londynie zaczęły dostrzegać i uważać, że jest to organizacja zbyt samodzielna. A sam wyrok, który został wykonany na Witkowskim, był tak zorganizowany, przynajmniej tak miało wyglądać, że w egzekucji uczestniczyli Niemcy, ponieważ byli to ludzie ubrani w mundury niemieckie. Okazuje się, że to była komórka likwidacyjna ZWZ. W ZWZ były osoby, które pracowały dla Polskiego Państwa Podziemnego, dla tej organizacji, a normalnie były zatrudnione na przykład chociażby w Policji Kryminalnej. Miało to wyglądać jakby to Niemcy właśnie zabili Witkowskiego. Grodrowecki w ogóle nie wysłał meldunku od razu do Londynu, tylko aż pół roku na to czekał. Dlaczego mógł tak zrobić i dlaczego posłużono się tą przykrywką, jeśli chodzi o Niemców? Prawdopodobnie dlatego, że taki wyrok śmierci musiał być zatwierdzony przez najwyższe władze, władze w Londynie. Również przez naczelnego woza, czyli Sikorskiego. A nie wiadomo, mimo że nie uważał on tych muszkieterów za pożądaną organizację, albo przynajmniej za organizację, która nie chce się podporządkować władzom w Londynie tak w stu procentach, Sikorski by taki wyrok śmierci zatwierdził. Mimo wszystko musiały być bardzo dobre i duże dowody, a te dowody przeciwko Witkowskiemu były słabe. Poza tym, właśnie wtedy, w tym czasie, kiedy zabito Witkowskiego, muszkieterowie wybierali się do Londynu między innymi przez Klementynę Mańkowską, która praktycznie już była w drodze. Dopiero po pół roku Grodrowecki melduje. Melduje, że był ten sąd, ale że to zrobili Niemcy, jeśli chodzi o to zamordowanie Witkowskiego, że nie był to wyrok wykonany przez ZWZ AK. No i później zaczyna się to dochodzenie przeciwko muszkieterom, właśnie oparte na tych fałszywych dowodach. ZWZ zaczyna, czy próbuje udowodnić, że Witkowski to na, tak naprawdę to był oszust, który robił przekręty. Nawet posunowano się do tego, że te wynalazki, którymi się szczycił przed wojną, to też było oszustwo. Co ciekawe, w okresie międzywojennym były zgłaszane przez Witkowskiego patenty na te różne jego wynalazki. Zaczęto łączyć Witkowskiego i muszkieterów ze współpracą z werą i ze zdradą. Nie można wykluczyć, że współpraca z Abwehrą mogła być prowadzona. Natomiast jak wiemy, wywiad to nie jest czarno-biała organizacja, są tam odcienie z szarości. Poza tym ktoś taki jak Witkowski mógł prowadzić naprawdę bardzo ukrytą, zakamuflowaną, podwójną, potrójną, a może jeszcze bardziej ukrytą grę z różnymi wywiadami. I nawet gdy taka współpraca była, to niekoniecznie musiała oznaczać od razu zdradę. Jednak cała ta sprawa ze śmiercią Witkowskiego jest bardzo tajemnicza i wydaje się, że jednak ZWZ czy nawet Grodrowecki próbowali ukryć prawdę o tym, co się wtedy stało i po prostu wyprzedzili też fakty i być może spodziewali się, że wyrok śmierci nie zostanie wykonany. Na Witkowskim próbowali pozbyć się, wygląda na to, że konkurencji przejąć aktywa muszkieterów. A na wojnie wiadomo, że też jest dużo odcieni szarości, nie ma też czarni i bieli. Z jednej strony jest honor i bohaterstwo, ale z drugiej strony są jakieś partykularne interesy, walka o tak stołki i być może też tutaj miało to miejsce. Oczywiście w historii Witkowskiego i muszkieterów jest bardzo dużo wiele innych ciekawych i tajemniczych zdarzeń. Sprawa powrotu Rydza Śmigłego. Sprawa zamachu przygotowanego na Hitlera i Goringa przez muszkieterów, przez tak zwany głęboki wywiad organizacji muszkieterów, których nazwiska znał tylko Witkowski. Jest jeszcze sprawa tak zwanego rządu kolaboracyjnego, na który też w tym wyroku, który wydało AK na Witkowskiego, się mówiło wyjazdy do Niemiec Witkowskiego i konferencje z różnymi dygnitarzami niemieckimi. Miało to bardzo słabe podstawy dla sądu AK. To wystarczyło. O tych sprawach na pewno porozmawiamy w materiale, który też będzie na kanale, o całej organizacji muszkieterów. A co Wy sądzicie o kapitanie Witkowskim, o tej sprawie sądu na nim i okolicznościach jego śmierci? Jak sądzicie, co doprowadziło do takiego obrotu spraw? Dajcie znać w komentarzach pod filmem, za które od razu bardzo dziękuję. Poproszę o komentarze, jak zwykle kulturalne, bez przekleństw. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie kanału, za to, że komentujecie filmy. Wsparcie twórczości jest możliwe poprzez portale Patronite i Bajka.fi, na którym można wspierać ten kanał bez rejestracji. Linki i opis, w jaki sposób można wspierać kanał, znajdują się w opisie tego filmu i w przyczepionym komentarzu. Za każde wsparcie jeszcze raz dziękuję. Subskrybujcie ten kanał, lajkujcie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.